z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman Szalone Kurliki. Znaczy nie Let's Play, tylko zagrajmy na luzie. Akurat mnie tak wziął, że na tą grę i tyle. No i będziemy sobie grać. I ogólnie gra jest na mojej nagrywarce, więc nagrywam sobie za pomocą PSP. No. Więc startniemy grę. Nową grę. Damy sobie. I jak powiedziałem, jest to luźne. Zagrajmy wy, luźne LP. I w tym LP będę po prostu... O jest. Można tylko trzy... Kurde. Trzy znaki tylko można. Dobra, więc... A można jeszcze usunąć? Dobra. Więc trochę się z tym pogodzimy. Więc będzie PGP. No, zaczynamy. I ogólnie nie będzie tutaj fabuły, nie będę mówił kompletnie prawie praktycznie o grze. I jest to moje pierwsze podejście do live playa. Jest to moje pierwsze podejście do live playa i powiem szczerze, że przeszłem tylko dwa poziomy tej gry i więcej nie przeszłem. Oczywiście łatwiej by to było nagrywać na emulatorze na kompie, ale coś mój emulator odmawia posłuszeństwa Game Boya. No, więc będziemy grać na PSP z nagrywarką, więc będzie taki fake obraz HD. Dobra. Więc można to uznać, nie wiem, za walkthrough, czy jakoś tak. I nie będę to 100%ował. Będę się po prostu starał przejść tą grę. I jak już mówiłem, wersja na Game Boya nie grałem. Na Game Boya Advance'a. No. Więc będzie ciekawie. Grałem tylko przez parę poziomów i tyle. Dziwne, że Rayman nie ma tego animacji. Tak, o. O nie, ma. No, coś się zliczyło. No, jak już jestem leniwy, to nie chcę mi się tam zejść. Znaczy iść. Więc sobie pójdę tą drogą. Więc będzie to ciekawe, że robię live play. Ja mogę też live playów nie umiem robić. Więc jeśli tu będą jakieś, nie wiem, opóźnienia, głośno czy coś, to będzie to moja wina. No i... Nie wiem, będzie ciekawe. Więc to jest takie quick time. Musimy tu przejść. Jej, przeszliśmy. I to jest pierwsza walka z bossem. Pierwszy poziom i już walka z bossem, no niestety. Tak niestety to jest. Wersja na PC ta... przeszłem. I ogólnie wersja na PlayStation 2 jest taka sama jak na PC ta. I strasznie nie lubiłem wersji na PC-ta. Nie chodzi o sterowanie czy coś, tylko po prostu to miało być Raymanem 4 wersja na PC-ta, ale zmienili to na minigierki same i ogólnie te minigierki to miały być miało być w Raymanie 4 jako minigierki jak z Raymana 3, tylko Ubisoft sobie pomyślało, że zrobi Szalone Kurliki, a nie Raymana 4. Ogólnie ogłosili Raymana 4 osobno z Raymanem Szalonymi Kurlikami, ale później stwierdzili, że no. Więc o tym bardziej się zagłębię w Let's Playu z Raymana Szalone Kurliki. Tam też będziemy rozmawiać o Raymanie 4, a raczej tym, czym miał być Rayman 4. No. I od razu uprzedzam Rayman Szalone Kurliki 2. Nie wiem, czy będą robił, gdyż gra nie jest w żadnym stopniu połączona z Canoniką, a Origins i Legends też nie wiem, czy będą robił, gdyż w najwyższym świecie tych gier nie mam. I ten boss jest dosyć prosty. Można go przejść bardzo łatwo. No. I ogólnie wyjaśnię genezę luźnego LP. Luźny LP na moim kanale będzie się pojawiał bardzo, bardzo rzadko. Oczywiście będę je kończył. Nie mówię tu o przesyłaniu bardzo rzadkim, bo jeśli będziemy się chciało nagrać, to po prostu nagram i będzie fajnie.
A inaczej, jeśli nie będzie mi się nagrać, to najzwyczajniej w świecie nie prześlę. To jest chyba jasne. Tak jest z każdym moim RP. Jak mi się nie chce nagrywać RP, to po prostu wam nie daję. Nie wymuszam, nie zmuszam się, gdyż po prostu takie RP jest głupie i wy też uważacie, że wtedy wy widzicie najzwyczajniej w świecie, że ja się zmuszam do tego. I nie lubicie, jak nie wiem, zamulam. Więc teraz widzicie, że ja chcę to nagrywać i się produkuje przy tym. No, i ogólnie fajne są grafiki tutaj postaci takie zbliżone. No, więc co, luźne to będzie się czasem pojawiało. Nie mówię, że często, ale nie też za rzadko. Nie wiem, tak, na przykład jak Rejmena Szalone Króliki ukończę, to nie wiem, dwa let's play jakieś i robię kolejne luźne LP. Coś takiego. Nie mówię, że zawsze tak będzie, bo nie mam bo tak właściwie odcinek chciałem nagrać wczoraj, czyli 7. Niekoniecznie z Rejmena Szalonych Królików, ale próbowałem znaleźć jakąś grę. I mam ogólnie Tonic Trouble zainstalowany na kompie, ale za nic się nie chcę uruchomić. Więc będę musiał pobrać wersję na Nintendo 64, więc później będziecie mogli się odpowiadać luźnego LP z Tonic Trouble. No. I ogólnie gra bardzo przypomina mi Raymana 1, gdyż przez ten świat. Ale też również nie odstępuje Raymanowi Szalonych Królików. I szczerze powiedziawszy, gdyby to było Rayman 4, to nawet bym się nie obraził, gdyż tak właściwie powinno wyglądać Rayman 4. Tylko oczywiście w trójwymiarze, ale okej. Ogólnie gra jest bardzo przyjemna graficznie, jak widzicie, jest bardzo podobna do Raymana 4, to chciałbym. Raymana 1. Ulepszona tylko graficznie. I również ma tak samo jak Rayman 3, jak powiedziałem, pomidorowego w wersji na Game Boya Advance'a, że wersja na Game Boya ma te same odgłosy Raymana co Rayman 2 The Great Escape. I luźne będzie się pojawiało sprzeczne z kanoniką niektórych gier, więc na przykład jak będę chciał zrobić akurat jakiegoś innego Sonika, to no, się pojawi różne te. I to jest Gangsta. To jest jeden ze strojów, które możemy odblokować w Rayman Szalone Króliki. I my go przed chwilą dostaliśmy po pokonaniu bossa i on robi tak, że to się zapada. Ma mniejszy skok i może się chwytać rzeczy z tego, co widzę. I jego fizyka jest strasznie głupia, gdyż raz właśnie w tym przypadku ołówek wykrywa, że po nim skacze, a raz nie wykrywa. I możemy tak się przełączać między kostiumami, przez co będzie bardzo fajnie. I nie wiem, kiedy zaczniemy nagrywać, ale dosyć chyba wcześnie, więc powiedzmy, że tak, że te odcinki będą trwały z 20 minut do pół godziny, coś w ten deseń. Gdyż gra jest fajna, jest bardzo warta uwagi. I to, że teraz gram i jednocześnie mówię, i to, że chyba lepiej nawet gram od mojego normalnego tutaj Trouta, jest chyba spowodowane nie wiem czym. W tym razie chyba nie wiem, jakoś staram, albo jestem świadomy tego, że nagrywam właśnie live playa i muszę go zrobić jak najlepiej potrafię. No, jest fajnie. Więc mam nadzieję, że taka koncepcja luźnego RP wam się spodoba. Jeszcze nie wiem, jeśli jakiś ktoś będzie chciał, żebym stworzył jakiś film dotyczący tej genezy u mnie luźnego let's playa, to chyba zrobię, bo większość osób może nie zrozumieć, co chcę przekazać przez właśnie nagrywanie takich filmów, czyli po prostu chcę wam pokazać jakąś grę, robić coś na rodzaj walkthrough'a, nie long play'a, walkthrough'a albo playthrough'a i w takim let's play komentuję grę, to znaczy grę nie komentuję, to jest jedna rzecz, której właśnie nie komentuję i ludzie, którzy nie wiem, chcieliby sobie pograć w tę grę, to po prostu zobaczą sobie takie taki jeden odcinek takiego piksela i będą wiedzieli, czy chcą się zdecydować na tą grę, czy nie. No.
Ogólnie będzie, nie wiem, jakaś seria poświęcona grom Homebrew, gdyż niektóre gry Homebrew bardzo zasługują na na uwagę. No, więc lecimy z tym koksem, jak to omawiają. Jak na razie wyginę, to jest bardzo, no, bardzo dobre. I znowu musimy się przenieść na gangster. Ogólnie sterowanie PSP jest bardzo podobne do sterowania na Game Boyu. O, już chyba wymyśliłem, jak to... nie. A dobra, to i tak już nic nie ma, to musimy przenieść na Raymana. I ogólnie w ogóle to nie odbiega chyba od kostiumów, jakie są w Raymanie szalonych kurwikach na PC, ta PlayStation 2 itd. itd. I tutaj mamy moc z Raymana 1, która się tak sporo powtarza w Raymanach. I to jest Robo-Kurlik. I ja kiedyś, jak po raz pierwszy to zagrałem, to myślałem, bo nie, że to jest Robo-Pirat przez jego głosy. A tu takie coś. I ogólnie teraz zrobiłem glitcha sprite'ów i dlatego Rayman wyglądał, jakby cały czas obrywał. Będę się starał nie robić save state'ów, ewentualnie jak już będą jakieś takie dłuższe poziomy czy coś, to robię to save state'y nieszczęsne. I to jest jedna z minigier, która, nie pamiętam, ale chyba się nawet pojawiła w Raymanie na PC-ta w szalonych kurlikach. Tak, tutaj musimy wystrzelić jak na strzelnicy w wesołych miasteczkach kurliki. Oczywiście na wesołych miasteczkach kurlików nie ma. I Bogu dzięki, bo chyba bym zagrał nawet w to, żeby wygrać takiego kurlika. Kurlika. I to się, tak, to się nazywa kurlik. Ja się nie przejęzyczam i to chyba była najlepszy dowód, bo się nawet poprawiłem. No. I tak oto przeszłem tą minigierkę, więc mogę przejść dalej. To właściwie teraz jestem... Nie, bo się teraz boję, że jak kliknę back to the map, to wrócę. Ogólnie nie wiem, czy moja nagrywarka nagrywa początek, ponieważ nie mam jeszcze nagrywarki, która by dzięki której mógłbym podłączyć mikrofon i nagrywać tak swój głos i grać. Tylko na razie jestem teraz w bardzo niewygodnej pozycji i no. Nie wiem, co mi dodał to właśnie. Lol, checkpoint. No. Ale ogólnie let's play będzie i z tej części, i z wersji na PC-ta. Gdyż jak na razie z tego, co widziałem, to był jeden głos na Raymana na PC-cie, żeby była wersja polska. No to okej, okay, zastosuję się do tej radą mogę nazwać. Nie, w każdym razie nazwę to radą. Jak źle to nazwałem, to po prostu mi powiedzcie, że źle, to nic nie zrobię z tym, ale okej. Okay. Bo przynajmniej będę wiedział, jak to mogę nazywać później. I ten żołnierzyk mi przypomina z Toy Story. Nie wiem czemu, ale ten żołnierzyk mi przypomina z Toy Story i to bardzo. Może dlatego, że tam był sobie... tam był tylko plastik żołnierzyk. I tak, nawet niektóre klipy muzyczne są z Raymana dwójki. Co to jest? The Toy Chase. Może w tym teraz zrobię save state'a. Więc teraz widzicie menu mojego emulatora. Tak się save state'uje. Nie da się zrobić coś jak save state taki, wiecie. No dobra, kolejny poziom. I w każdym odcinku będę przechodził taki jeden poziom. To jest chyba dla takiego speedrunnera. Czyli nie dla mnie.
bo ja nie umiem speedrunować gier. W każdym razie nie ma tutaj takich minigierek jak w Remenie trójce na Game Boya. Ja ogólnie nie ogarniam tego poziomu, ale chyba sobie nawet dobrze radzę. Tak, jeśli chcecie zobaczyć Let's Play na luzie, to po prostu idźcie sobie do Pomidorowego, on tam prowadzi Let's Play na luzie z Remenia trójki, Odin Havoc na PS Game Boya Advance, więc ode mnie nie oczekujcie, że zrobię, gdyż później się ktoś taki trafi, który powie, że ściągam od niego. No, a ja robię z zupełnie innej gry. Niestety trochę ominąłem, ale okej. Okay. Mamy 3 życia i full HP. Dobra, więc idziemy dalej. Widzę, że to chyba było zablokowane, póki drugiego poziomu nie zrobiłem. O Boże. Ale dobra. Czyli jednak ma takie minigierki jak Rayman 3. Bo taka mała ciekawostka, muszę to powiedzieć, bo normalnie to nie będę jakimś let's play nie powiem ciekawostki. Więc to, co tutaj widzicie i to, co widzieliście, mam nadzieję, pomidorowego, to jest dosłownie na tym samym silniku. Ten trójwymiarowy obraz. Osiem, jest. Co ogólnie trzeba? Wiem, że to jest ale taki wyścig. Ja w to naprawdę nie grałem. Ja doszłem tylko do drugiego poziomu i tylko tyle grałem w tą grę. Musiałem chociaż, kurde mol, ogarniać ten sterowanie. Więc pamiętam, że będzie ciekawe. I mam nadzieję, że Rayman 4 też miał mieć takie... Ojej... nie wyjaśnię tylko... zastosowania dla kostiumów. 3, 2, 0... O! I kto ma skilla w wyścigach? Kto ma skilla w wyścigach, no? Ja nie dojadę! Może niby ja nie dojadę? Proszę. Oczywiście ja nienawidzę wyścigów i to dla mnie jest męczarnia. Jak widzicie, strasznie jadę. No, ale chyba sobie daję radę jakoś. Nie zdążę. A! O! Dobrze! Czyli lumki się zapisują. Okej. Okay. Fajnie. I w każdym z poziomu, w każdym odcinku będziemy robili ten jeden świat, więc będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Mam nadzieję, że tych światów jest dużo i odcinku będzie dużo, bo jak na razie fajnie mi się co robi, bo umiem. Chyba się tak uczę lepiej gadać podczas tego let's playa. Lepiej gadać. Uczę się live playa, więc trudne, nie będzie później dla mnie trudne nagrywanie jakichś dłuższych let's playów, gdzie po prostu nie będzie mi się chciało patrzeć, że film ma pół godziny i ja muszę spędzić przy tym pół godziny, żeby gadać do was, a tak bym spędził sobie te pół godziny inaczej po prostu jak nagrywam grę. Chyba że to jest gra wymagająca skupienia, jak na przykład Ratchet & Clank, to wtedy to odpada live play, gdyż ja w Ratchecie i Clanku oraz Soniku muszę się skupić po prostu. Ale taka przyjemna gra jak Rayman, którą po prostu znam na pamięć, to chyba okej, okay, bo tak wam powiem, że Raymana trójkę, to jak jeszcze miałem mój stary komputer, to przeszłem, miałem 15 save'ów, w których doszłem do ostatniej fazy wieży Leptysa. Miałem 15 save'ów, w których doszłem do wieży Leptysa, bo kiedy przechodziłem, to nie umiałem
dojść do pustyni Knarenów i no. Więc dobra, teraz chyba będzie Showdown with... no, sorry za angielski, ale Showdown with... Rabbit. O jest, przepraszam. Tak mi się wymskło, się zakrztusiłem trochę. Teraz się poprawiam. Mam nadzieję, że trochę mnie jakoś słychać, bo jestem tak przychylony do tego. Nie, tu trzeba odblokować te klatki. Ej, głupia. Ej, trzeba odblokowywać klatki, o nie. O nie. Dobra, tym się zajmiemy w następnym odcinku, jak będę tą grę bardziej ogarniał. Więc może ten odcinek był krótki, nie wiem. Mówiłem, kiedy zacząłem nagrywać, więc tak. Dzięki wam za oglądanie. I cześć. Rezygnuję z żebrania o te lajki, suby, bo... No... Bo to jest żałosne, więc tak. Dzięki za oglądanie. Cześć. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach. Pa, pa.